Czy szefem służby może być człowiek, który ma kłopoty z alkoholem? Już tak wprost zapytam. Człowiek, który ma kłopoty z alkoholem, może mieć problemy w dostaniu się do zwykłej pracy. Człowiek, który ma problemy z alkoholem, nie powinien być kierowcą, maszynistą, nie powinien obsługiwać skomplikowanych urządzeń, nie powinien operować pacjentów, nie powinien być osobą takim, kiedyś było trudno, albo w ogóle nie mogły się dostać do służb mundurowych, służb specjalnych. Jeżeli taki problem diagnozowano, to różne rozwiązania służące leczeniu, natomiast odsuwano te osoby od stanowisk wrażliwych, bo osoba chora jeszcze na tak specyficzną chorobę nie może zagwarantować pełnej kontroli nad swoim zachowaniem i zachowaniem swoich podwładnych.